Z rodziną Ulrychów, słynnych warszawskich ogrodników. W latach 70. XIX wieku rodzina Ulrychów założyła tutaj wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze, w którym na obszarze blisko 60 hektarów były hodowane egzotyczne kwiaty i owoce. Dzięki temu dziś na terenie centrum możemy cieszyć się spuścizną po działalności tego przedsiębiorstwa, mianowicie mamy właśnie ten oto urokliwy park, który widzicie Państwo na zdjęciu, a także zabytkowe obiekty. Park ten jest ważny dla nas, dlatego uporządkowaliśmy go i oczywiście udostępniamy go mieszkańcom dzielnicy. Organizujemy w nim także różnego rodzaju wydarzenia, na przykład wystawy plenerowe. Na tej fotografii widzicie Państwo, jak wyglądało to ogrodnictwo. Było to miejsce niezwykłe dla mieszkańców ówczesnej Warszawy, z tego względu, że mogli oni tutaj podziwiać zupełnie wyjątkowe rośliny sprowadzane przez gospodarzy z różnych zakątków świata. Gospodarstwo było licznie odwiedzane przez mieszkańców całej Polski. A tu widzicie Państwo uprawę ananasów, z której słynęło ogrodnictwo. Ten piękny budynek, który również się zachował i również należy do centrum, to budynek, w którym kiedyś mieszkała rodzina, która była zarządcą centrum. Natomiast przez ostatnie lata budynek był zamknięty. Dziś cieszę się, że mogę Państwu powiedzieć, że mogę podzielić się informacją. Już niebawem w tym budynku będzie gwarna restauracja, która, jak sądzę, stanie się popularnym miejscem spotkań okolicznych mieszkańców. Jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, oczywiście w dalszym ciągu będziemy skupiać się przede wszystkim na tworzeniu tutaj Wola Park